Hej Katu, Tymery, no i dziś unboxing, jak widzicie, dwóch fajnych takich modeli. I tak, ja je kupiłam od znajomej. I cieszę się, że mi się udało. Jeden z nich, z tego co bym właśnie wygrał na live show, nie, photo show 2016. Ma tutaj dyplomiki. Już pewnie widzicie, co to jest za model i uwaga, on będzie na sprzedaż lub wymianę, zaraz Wam go pokażę. I to jest tak, jest to Mustang akurat z Breyer Bridge of the World, to jest żywiczka w skali LB, one są ogólnie już dawno wycofane i można je znaleźć na eBayu tylko, za dość dużo, znaczy tyle, ile są warte. O, tak. Mustang maździerzowata Overo Ogier. Jest to ogólnie custom Aleksandra Fredy z Dark Pegasus Studio, na pewno go znacie. I teraz nie wiem, jak tu się patrzy na te zdjęcia, bo tu jest dyplom, a tu jest best in show, czyli może w sensie, że najlepszy, coś w tym stylu. Nie mam pojęcia, no ale jak widać właśnie ma aż dwa tutaj takie dyplomiki. I tak, ja ten model szukałam, ale nie pomalowany. Ja nie będę go zmywać, tylko wolę go po prostu wymienić na coś innego. Tutaj mamy kocyk, a w nim oba modele. Ogólnie ja je kupiłam w tamtym roku, ale jako że byłam na wyjeździe, to poprosiłam, żeby zostały wysłane po prostu później. W sumie oba będą na sprzedaż. Akurat, bo żadnego z nich nie będę zostawiała, ale okej, okay. Mam nadzieję, że są całe. Tak, zacznijmy od tego mniejszego. Tu jest właśnie ten pan. Dobra, dajcie mi chwilkę. I powiem Wam, że jest naprawdę prześliczny. Spójrzcie, jest to oczywiście LB żywiczka i malowanie ma naprawdę fajne. Jest prześliczny. Ja akurat go planowałam na inną maść, dlatego nie będę go zostawiała sobie, tylko poszukam po prostu swojego. Ogólnie tak, on jest ciężki, on jest pełny w środku, jest naprawdę ciężki, jak to właśnie żywica. Jest pomalowany, tak jak mówiłam, na maść karoderyszowatą Overo. No spójrzcie, on ma tyle tutaj szczegółów. On jest zrobiony metodą włosek po włosku. Naprawdę jest przepiękny. Spójrz się na oczka. Rybie jedno, drugie jest brązowe. Naprawdę jest cudny. Jest to ogier. I ogólnie powiem Wam, że ja muszę mieć ten mold w swojej kolekcji po prostu, bo jest przecudowny. Ale to na spokojnie go sobie kiedyś zdobędę. Ogólnie on jest w stanie praktycznie idealnym. Tutaj mam minimalne ryski na, tutaj tylko na ogonie, na grzywie, które na spokojnie mogę zamalować tego typu rzeczy, więc to akurat nie ma problemu. A jeśli chodzi tutaj o maść, w sensie tutaj to jest wszystko ok, więc można śmiało powiedzieć, że jest w stanie idealnym. Nic, żadnych odprysków tutaj nie ma. Nic tutaj takiego nie widzę, żeby cokolwiek było nie tak. Także jeśli ktoś byłby nim zainteresowany, to śmiało do mnie pisać. W opisie macie kontakt. Ja mogę podesłać oczywiście więcej zdjęć, porobić więcej zdjęć i powysyłać. Nie ma problemu. Porównać z innymi modelami także mogę. No i akurat, jako że także ma tutaj, oczywiście pojedzie razem z tym, tutaj z dyplomami. No i tak. I myślałam nad, no, wymiana aktualnie tylko na Breyer Trad. Akurat jeśli chodzi o ten model, to on sam w sobie jest dość ciężko dostępny i ogólnie one chodzą drogo, poza granicą takiego, po prostu w oryginalnym malowaniu można kupić za 200 zł plus wysyłka, więc za niego tutaj to by było jednego Breyer Trad plus oczywiście dopłata lub dwa Breyer Trad, jeśli macie na przykład jakieś body.
czy coś w tym stylu, także nie ma problemu. Także pisać do mnie o niego lub oczywiście też sprzedać. Sprzedać też jak najbardziej go mogę, bo jest naprawdę prześliczny, mówię wam. Te lata to były lata, czy tak powiem, które najbardziej mi się podobały w twórczości właśnie Derek Pegasus. A później, no to już niestety niezbyt. A ten naprawdę jest genialny. A teraz otworzymy sobie areczkę, bo tak, jest tutaj arka, która już u mnie wcześniej była. Może ją go kojarzycie, może go nie kojarzycie, ale miał do mnie przyjść tylko na malowanie. Ale później tamta osoba właśnie zrezygnowała z niego i miał przyjechać do mnie później na malowanie. W międzyczasie ta osoba postanowiła go sprzedać, więc kupiłam, bo się mnie zapytała, czy chcę. Ja powiedziałam, jasne, dawaj. Tutaj jest podstawka, ta nieszczęsna, spójrzcie, ja nie wiem, jak ja to wyjmę, bo ona tam utknęła, ona jest, nie wiem, zaklejona, czy coś w tym stylu. Będę próbowała to w ogóle, że tak powiem, nie wiem, chyba albo wywiercić w tym dziurę na nowo, albo zrobię go tak, żeby stał bez tej podstawki, ale tutaj z nim tyle roboty, naprawdę masa. O, jest. I tak, tą areczką jest ogier arabski. No, chwilkę. Ogier arabski Saban, rzeźbiony przez Kim Kunik, bodajże w 2008 roku, z tego co pamiętam, jest limitowany do, też z tego co pamiętam, tylko 15 czy 10 sztuk. Ja mam wszystko tutaj zapisane, więc jest wycofany i bardzo limitowany. Jest pełny w środku, więc jest bardzo ciężki, no ale spójrzcie, jak on wygląda. To jest po prostu jedna wielka porażka. On jest cały w takich dziurach, więc będzie naprawdę dużo roboty. Nogę ma tutaj urwaną tak w ogóle. Ale no tak jak mówię, jak go pomaluję, wszystko mi się tutaj z nim uda, to on będzie na sprzedaż jako pomalowana arka. Tylko no największy problem jest z tą podstawką, bo naprawdę nie wiem, jak ją wykonać tak, żeby on w niej po prostu stał. No to jest dla mnie ciężki orzech do zgryzienia, że tak powiem. Ale no, tak jak mówię, zobaczę. Możliwe, że w ogóle wyrzeźbię od nowa podstawkę. Całkiem. Bo nie dostałam do niego tutaj kijka, widzę. Chyba. Nie widzę kija. Więc możliwe, że go w ogóle tutaj nie ma. No cóż, więc będę musiała sobie dokupić taki kijek. No i zobaczymy, bo on sam no niestety nie stoi. Także coś tutaj z nim będę musiała wykombinować. Możliwe, że będę go, nie wiem, przerabiać czy coś. Tak, żeby się, nie wiem, opierał może na tych nogach. Zobaczymy, bo to jest ciężki orzech do zgryzienia, oj, bardzo ciężki. Ale możliwe, że na przykład nie będę robiła mu podstawki, tylko wiecie, kupię takie przeźroczyste właśnie takie kijki i mu postawię pod te nogi. I zobaczymy, jaki on będzie stabilny, bo może to będzie wystarczyło. Także no, zobaczymy, jak to tutaj wszystko wyjdzie. Zbyt prędko raczej się do niego nie zabiorę, ale cenę mam już ustaloną za niego, jak będzie gotowy. I nie wiem, czy będę sprzedawała w Polsce, czy za granicą. Zobaczę. Myślę, że wystawię i tu, i tu. I zobaczymy, za ile pójdzie. Ogólnie jest fajny, ale no strasznie, strasznie dużo z nim jest roboty. Także tak. Niech sobie tutaj leży. A tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę. Piszcie koniecznie o tego Mustanga, bo jest naprawdę fajny. A tymczasem dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!